z Ignacem i Wolosą wolają do świadczenia Jezusa. Kiedy święty świadczenie, te kapiśno muszę sekularyzowaną do świata może stać prawdziwą modlą i rodzinę świętą Chrystą i owoje Ewangelii. Kiedy taki świadczenie może być wydał się czytelnym prawdziwnikom na drodze do świata, a ludy osobnego modlą na cel czekają. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was, czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz szczerze posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokoni. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz szczerze posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiteru. Pięknie. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
Niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary Ludu Bożego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża.